Źle weszliśmy dzisiaj w mecz, totalnie źle. I oba zespoły, szachy, wyłączanie jeden na jeden w środku pola. No i nagle bramka po stałym fragmencie gry, bodajże w pierwszym dla Korony, niefortunna interwencja Pawła. Ale Paweł tyle punktów tam zrobił, że można mu to wybaczyć. Natomiast po tej bramce źle graliśmy, mało kreatywnie, bojaźliwie. Dochodziliśmy do takich, baliśmy się wziąć ciężar tego i kontratak świetny Korony, 2-0, natomiast na pewno chwała moim zawodnikom, że konsekwentnie doprowadziliśmy do bramki kontaktowej i próbowaliśmy jeszcze w tym spotkaniu coś zrobić, natomiast gratuluję Koronie zwycięstwa, bo z mojej perspektywy w całym spotkaniu była to drużyna jednak odrobinę lepsza i dzisiaj wielu moich doświadczonych i dobrych piłkarzy, to będę powtarzał, zagrało zbyt nerwowo, bojaźliwie i poniżej pewnego poziomu, który wiem, że widzę po ich minach, że nie przystoi i pozostaje nam przeprosić kibiców za takie spotkanie. Dziękuję. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen erstaunt, was ich da höre. Trener jest troszeczkę zdziwiony, czego słyszy. Dass Corona nicht Fußball spielen will. Że Corona nie chce grać w piłkę. Wir haben 27-9 Situationen für Corona gehabt. 27-9. Mieliśmy 27-9 sytuacji. Chyba chodzi. Gdyśmy 27 razy strzelili na bramkę, Arka tylko 9 razy. Wir haben das ganze Spiel kontrolliert. Kontrolujemy cały mecz. Wir sind 2-0 in Führung gegangen, hätten 3 oder 4 Tore machen müssen. Prowadzimy 2-0, mieliśmy okazję na trzecią i czwartą bramkę. Ich kann mich an kaum eine Situation von Arka erinnern, die torgefährlich war. Nie potrafimy się tak do końca. Ciężko nam jest przypomnieć sytuację bramkową od Arki. Außer Standardsituationen. Oprócz stałe fragmenty. Und wenn zum Schluss ein Elfmeter passiert und die machen das 2-1, dann ist doch normal, dass wir nicht mehr offen spielen. Dass wir die letzten 5, 6, 7 Minuten uns zurückziehen und zumachen. Das macht die beste Mannschaft der Welt genauso. Ich kann nur. Od tej pory, co Arka dostała tą jedenastkę, strzeliły 2-1, to sądzimy, że to jest najnormalniejsze na świecie. To każda drużyna na świecie robi, że już nie gramy tak ofensywnie jak wcześniej, tylko że po prostu bronimy. Ich kann meine Mannschaft nur zu einer Top-Leistung gratulieren. Wir haben das Spiel kontrolliert, wir haben taktisch hervorragend gespielt, wir hatten Torchancen. Zum Schluss, dass das Spiel dann mehr auf Arkas Seite ist, die letzten 7-8 Minuten, das ist normal, dass wir da kein offenes Spiel mehr betreiben. Chcemy pochwalić naszą całą drużynę przez cały mecz praktycznie. Oprócz te ostatnie minuty kontrolowaliśmy to spotkanie, że pod koniec faktycznie może 7-8 minut mecz już lepiej wyglądał od strony Arki. To jest najnormalniejsza rzecz na świecie po tym karnym. Man muss, bevor man gewisse Aussagen macht, muss man sich erstmal die Statistik anschauen und dann vielleicht über das Spiel reden. Zanim będziemy mówić, albo zanim inni mówią o meczu, niech sobie najpierw zobaczą statystyki i dopiero potem niech o tym meczu mówią. Deswegen nochmal großes Kompliment an die Mannschaft. Für mich heute eine der besten Spiele. Jeszcze raz bardzo duży komplement dla naszej drużyny. Dla nas to był jeden z najlepszych meczów z naszego wykonania. Man kann nicht von uns erwarten, dass wir hier wie Lech Posen oder Legia Warschau hier auftrumpfen. Ja, aber für unsere Verhältnisse ist das richtig gut, was die Mannschaft macht. Na pewno nie będziemy kiedyś tak grali jak Legia albo Poznań, które mają inne możliwości, ale dla naszych możliwości to wygląda w miarę bardzo dobrze to wygląda. Danke und nochmal gratulation an die Mannschaft. Dziękujemy, jeszcze raz gratulacje dla naszego zespołu.